samochód nie wygląda na takiego super skrętnego. Jo pierdziele, co jest? Jak Lotus jakiś, ty! On zjada te zakręty. Wow! Razem z Red Bullem organizujemy fantastyczny konkurs, w którym można wygrać komputer gamingowy oraz peryferia komputerowe. Pierwsze 100 osób, które zgłosi swój klip, otrzyma dodatkową energię, czyli dwupak Red Bulla. Jedyne co musisz zrobić, to przesłać swój klip i wypełnić formularz. W każdej kategorii 5 pierwszych miejsc wygrywa nagrody. W tym tygodniu tematyka to gry wyścigowe, a listę nagród możecie zobaczyć na stronie, która znajduje się w opisie tego filmu. Zgłoszenia możecie przesyłać do soboty godzina 20. W niedzielę o 14 odbędzie się live, na którym ja oraz Your Queen wybierzemy zgłoszenia. Także bierzcie się do roboty. Co on robi na tych zakrętach? To jest jakiś szok, kurde. Odbieramy tę furę. Ona już na mnie zrobiła wrażenie podczas tej próby czasowej. Naprawdę, nie wiem czy jeździłem tak skrętnym samochodem w tej grze. Na standardowym ustawieniu. Tutaj już mieliśmy podobny samochód, to jest chyba ten sam model nawet, nie? I tak myślałem, one są, widzicie, rozdzielone między sobą. Tutaj mam zrobiony napęd na 4 koła, chyba że on ma w standardzie napęd na 4 koła. Jak oglądałem Let's Go epizod, to gościu tam tłumaczył, że coś z tylnym zawieszeniem jest zrobione, że ono jest jakieś super miękkie albo coś takiego, dlatego że... Czekaj, muszę sobie skrzynię zmienić. W ogóle nie wiem, jaki tu jest automat, czy... A, tu są łopaty chyba. Hydrołapa jest. Oczywiście laska nie będzie nam zaciągać. No dobra, ale to tylne zawieszenie jest miękkie, dlatego żeby ta przednia oś miała maksymalną przyczepność w każdych prawie warunkach. Przynajmniej tak zrozumiałem z tego, co ten gościu mówił. Samochód zrobił na mnie mega wrażenie. I tutaj chyba jak będę jeździł na sekwencji, to się nic nie stanie, nie, na łopatkach. Jest taka typowa wyścigówka, samochód jest w klasie A i ma napęd na przód właśnie. Takie trochę ryzykowne, żeby się tym ścigać, dlatego ja proponuję, żebyśmy sobie właśnie jakiś wyścig od razu tym samochodem przejechali. A może byśmy... Aha, bo tutaj to jest ten pojedynek, może właśnie nocny sobie jakiś dupniemy. Jakiś taki z zakrętami, coś takiego jak tutaj. Może sobie to weźmiemy. No, pojedźmy sobie PVP. Nawet nie ma znaczenia. Myślę, że on nie będzie jakiś super szybki, ale zakręty, tego co widziałem, naprawdę sztos robi. Z zewnątrz wygląda tak, totalnie niepozornie, nie? Ja bym powiedział. Docisk ma solidny, widzimy, że tu z boku ma jakieś wstawki takie aerodynamiczne. Poszerzony jest przede wszystkim też. Ale tak poza tym... Może tam jeszcze coś przy podwoziu jest porobione, nie? Bo to jest już taki totalnie przerobiony samochód. Widzieliście tą standardową wersję, jak wygląda to, nie? W środku totalnie wszystko zmienione. Więc może się okazać, że coś jest... No, napęd ma na przód. Trochę martwi, nie? No bo do driftu raczej go nie zrobimy. Ale ciekawe jest właśnie to, w jaki sposób on się prowadzi. No i co z tymi oponami? Bo ponoć te opony są najlepsze w grze. Będziemy musieli sobie zaraz zajrzeć do tuningu, ale najpierw się przejedziemy na takim normalnym wyścigu w klasie A. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Widzę, że niektórzy też... O, dobra, wszyscy wzięli ten sam samochód, bosko. Boicie się wziąć inny? Że ten taki dobry jest? Czy jak? No, zobaczymy, jak pójdzie. Napęd na przód, to jest dziwne, nie? A no okej. Okay. Chyba, że nie mogliście wybrać innego. Nie no, Aladdin wziął Gallardo. Spider, okej. Okay. Proszę, Gallardo robi wszystkich na prostej. I rozbija się o samochód. No nikt go nie widział, czy jak? Się trudno przyzwyczaić do tego skrętu, wiesz? Wow! Wow! Ja mam wrażenie, że mogłem tu jeszcze szybciej ten zakręt wejść. Ej, musicie sobie spróbować tego autka! Jeszcze coś tam poleciał, ty. Ej, nie jest szybki, przyspieszenie jest takie sobie. Ale te zakręty, to aż ciężko się przyzwyczaić do tego. Czekaj, przejadę się nim kawałek jeszcze tutaj tak o.
Ja myślę, że teraz na live'ie to nie widać. Ale to jest dziwne uczucie. Okej, zobaczmy tu. O, i tu wypadł. Okej, spoko. Jechałem byle jak ten zakręt. Okej, co jest? Ty, słuchajcie, te opony faktycznie są najlepsze według statów, nie? One mają lepszą, znaczy taką samą trakcję na przyspieszeniu jak dragowe opony. Ale tutaj nie ma slików w ogóle w tej, może to są właśnie sliki. Słapa możemy zrobić. Co jest? 7 litrów to można wsadzić? To ten tył będzie latał już chyba na wszystkie strony wtedy. Samochód kompletnie nie wygląda jakby był, wiesz, jakiś super skrętny. Ho, ho, shit! Okej, tutaj wypadł, ale jechałem już bardzo szybko. Ej, napęd na przód! Mi się wydaje, że to będzie chyba najlepsze auto do wyścigów z napędem na przód. To na 100%. Musicie, nawet myślę, że na padzie też to poczujecie, bez problemu. To w jaki sposób on się prowadzi. Nie jest szybki, nie? O tak, niektóre auta, no w S2 na pewno sobie już nie poradzi, ale w klasie S1 myślę, że może coś zamieszać. Tylko trzeba ten tunik jeszcze trochę poprawić, tam wywalić niektóre rzeczy. I kurde, wymiatać. Koniecznie go sobie teraz odblokujcie i pojeździcie, bo prowadzi się naprawdę w sposób, w jaki nie prowadzi się żadne inne auto w Fordzie. Dobra, chodźmy sobie zrobić jeszcze tego swapa. Zobaczymy, czy z tak dużym silnikiem ten samochód sobie poradzi z napędem na przód. No dźwięk na pewno się poprawi. O, to się mogliśmy spodziewać, nie? Że będzie tracił trakcję. Także rozpędzać trzeba się powoli. O ty kuźwa. O, traci trakcję na zakrętach. No i tu teraz ta... dysproporcja masy się powiększyła, nie? Cięższy silnik z przodu. Więc... teraz auto w ogóle będzie się dziwnie prowadzić, ale mimo wszystko sprawdziłbym je na Goliata, na przykład. Start to wiadomo, słabiutko. Dopiero teraz trakcję złapałem. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Ło! Kurde, ty. Nieźle, tylko trzeba gazu puszczać na tym, na zakrętach. No i tutaj pewnie wyjście z zakrętu będzie powolne, nie? Żeby nie buksować kołami. Ale poza tym... ty. A tutaj? Okej, tutaj każdy samochód wypada, to nie ma o czym gadać, ale no... musiałbym inaczej ten zakręt wziąć chyba. I może by dał radę przy takiej prędkości. Dziwnie się prowadzi to auto.
i za szybko. Ale prawie się wyrobiłem. Patrzcie, jak on robi te zakręty. Okej, ten zakręt, uwaga. O, tu mocno, za mocno zahamowałem. W sumie też dużo wytraca prędkości na tych ulepszonych hamulcach. No dobrze, nie? Coś mi się wydaje, że te opony faktycznie coś z nimi jest inaczej. Ha, że tak powiem. Kompletnie inaczej się czuje ten samochód. Okej, tu mamy jeszcze ciekawe zakręty. Czasu nie będę miał dobrego, nie? Bo tam chyba 3 razy się rozwaliłem, ale... Wow! I zobaczmy. O! Tutaj widać tą przewagę na zakręcie. Zmaściłem, jedź Maty, jedź. Mogłem zredukować. Okej, tutaj przyspieszenie kuleje totalnie, nie? W tej klasie. Ale zakręty połyka. Ten McLaren jakoś dziwnie stuningowany, kurde. Żeby McLarenem GT zakrętów nie brać. Ledwo co. Jechał Cayman z tym nowym bodykitem z Donut Media Rocket Bunny. Przyspieszenie w tej klasie słabo tu wypada. Można by było jeszcze tam pokombinować z tuningiem, żeby więcej koni miał, nie? A na przykład dodać wagi auta. Czy jakieś inne felgi wrzucić, o, coś takiego, nie? Żeby był cały czas w tej klasie S1, a żeby miał lepsze przyspieszenie. Czasami te rajdowe auta, takie typowo, gdzie ja to mam, drona chcę, o, takie typowo pod wyścigi odciążone, to drzwi mają mega cieniutkie, także one praktycznie się wyginają podczas otwierania, gdy się wchodzi. Nie wiem jak tu jest akurat w tym aucie, ale widziałem raz na Instagramie taką rolkę, gdzie gościu wychodził z wyścigowego auta i te drzwi tak, wiesz, bujały się, jakby były z jakiejś, nie wiem, z jakiegoś papieru albo coś takiego, nie? Dziwny jest ten samochód, naprawdę. No ale zdobądźcie sobie go koniecznie, jak nie macie. Łatwo go zdobyć, mega ciekawy.